Archeolodzy będą pracować przez blisko miesiąc. Swoje badania dopiero rozpoczęli. Naukowcy chcą przebadać wczesnośredniowieczne grodzisko oraz sąsiadujące z nim cmentarzysko kurhantowe. To właśnie bliskość tych obu reliktów przeszłości zainteresowała archeologów. Liczą, że uda im się m.in. odpowiedzieć na pytanie, jak około 1000 lat temu funkcjonował ten kompleks osadniczy. No, jest to wyjątkowe miejsce z tego powodu, że rzeczywiście obok siebie mamy dwa stanowiska, jakby jedno związane rzeczywiście ze sferą taką, powiedzmy, życia codziennego, z osadnictwem, czyli grodzisko, no i obok w bardzo bliskiej odległości cmentarzysko, tak? To nie jest codzienne, w związku z czym mamy możliwość jakby badania całego kompleksu niemalże. Na miejscu w Obłężu pracuje kilkunastu studentów i doktorantów pod bacznym okiem wykładowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Badania wspierają także archeolodzy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykopaliska w Obłężu mają charakter rozpoznawczy, mimo tego, że grodzisko było wcześniej badane w sposób weryfikacyjny, wiedza naukowców na jego temat jest jeszcze uboga. Cmentarzyska do tej pory nie badano. Na plenerowej wystawie fotografii przygotowanej przez Kulczyk Foundation, a zatytułowanej Otwórz oczy i zobacz, widzimy kobiety i dziewczynki z Gwatemali, Kostaryki, Nikaragui i Ugandy. Wielu z nich brakuje wiedzy na temat miesiączki, często też nie mają pieniędzy na zakup artykułów menstruacyjnych. Działające tam i wspierane przez Kulczyk Foundation, lokalne organizacje pozarządowe starają się dotrzeć z informacjami o cyklu menstruacyjnym oraz wsparciem w postaci niezbędnych środków higieny. Jednak problem nie dotyczy wyłącznie kobiet z ubogich krajów Afryki. Wykluczenie menstruacyjne obecne jest również w Polsce. Jako Kulczyk Foundation powołaliśmy do życia okresową koalicję, która przez rok ma walczyć z tabu, walczyć z problemem, który w Polsce jest, istnieje i temu dowodzą badania. Chodzi o to, że po prostu kobiety muszą wybierać, czy kupują takie środki higieny menstruacyjnej, jakie są wygodne, jakie potrzebują, czy muszą niestety myśleć o tym, że trzeba kupić coś do jedzenia. To jest wtedy ubóstwo menstruacyjne. Fundacja zapowiada współpracę ze słupskimi szkołami podstawowymi i ośrodkami edukacyjnymi. Natomiast wystawę, która odwiedziła już Warszawę, Poznań i Gdańsk, na skwerze pierwszych Słupszczan oglądać można do 16 sierpnia. Potem fotografie pojadą do kolejnych polskich miast. W Słupsku są już dwie skrzynki z artykułami higienicznymi dla pań. Każda chętna może stamtąd wziąć m.in. podpaski, tampony i inne niezbędne środki. Skrzynki znajdują się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego i przy Jadłodzielni przy ulicy Jaracza w Słupsku. Wolne media. Skandowali mieszkańcy podczas wtorkowej demonstracji w Słupsku. Podobno odbyły się w ponad 100 miastach w całej Polsce. W Słupsku przed ratuszem zgromadziło się ponad 100 osób. Uczestników nie wystraszyła ani burza, ani ulewny deszcz. Włodzimierz Pilecki ze Słupskiego Komitetu Obrony Demokracji mówił o zagrożeniach dla wolności mediów, jakie niesie proponowana przez partię rządzącą ustawa nazywana Lex Anty-TVN. Natomiast adwokatka Danuta Wawrowska przekonywała, że projekt ustawy narusza zapisy konstytucji oraz międzynarodowych umów. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych manifestacja zakończyła się po około 20 minutach. Oferty złożyły firmy z regionu słupskiego, ale również z innych części kraju, m.in. z Mazowsza i województwa świętokrzyskiego. Zainteresowanie potencjalnych wykonawców od początku było spore, dlatego Zarząd Infrastruktury Miejskiej wydłużył czas przyjmowania ofert. Ostatecznie wpłynęło ich 7. Oferenci za wykonanie zbiornika i odtworzenie boiska proponowali od nieco ponad 19 do ponad 23 milionów złotych. Teraz oferty są sprawdzane, a wykonawcę prac mamy poznać jeszcze w wakacje. Roboty ziemne mają się rozpocząć jesienią, tuż po podpisaniu umowy. Potrwają niemal rok, a to tylko pierwszy etap dużego projektu pod nazwą Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi. W tym roku ma jeszcze zostać przebudowany parking w rejonie ulic Bora Komorowskiego i Michałowskiego. Na przyszły rok zaplanowano rozpoczęcie budowy dwóch zbiorników retencyjnych przy ulicy Dywizjonu 303 oraz u zbiegu ulicy Zaborowskiej i ulicy Legionów Polskich. Dodatkowo na ulicach Szczecińskiej, Grunwaldzkiej, Paderewskiego, Grodgera i na placu Dąbrowskiego powstanie w sumie niemal 30 ogrodów deszczowych. Cała inwestycja zakończy się w 2023 roku i kosztować będzie ponad 30 milionów złotych. Prawie 19,5 miliona złotych to dotacja zewnętrzna.
Najbliższy poniedziałek ogłoszona zostanie lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do konkretnych klas szkół średnich. Dla absolwentów podstawówek w Słupsku przygotowano 1400 miejsc. Ponad 500 w liceach, ponad 600 w technikach i 250 w szkołach branżowych. Najtrudniej było się dostać do klasy o specjalności technik programista w elektryku, gdzie przypadały 3 osoby na jedno miejsce, oraz do klasy o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych, również w elektryku, gdzie przypadały 2 osoby na jedno miejsce. Absolwenci podstawówek chętnie wybierali też klasę o specjalności technik logistyk w mechaniku, 2 osoby na jedno miejsce. Największym zainteresowaniem w ogólniakach cieszyła się klasa o profilu ogólnym z językiem angielskim w drugim LO. Tam były co najmniej 2 osoby na jedno miejsce. Ponad 2 osoby na miejsce zgłosiły się także do klasy o profilu europejskim w 5 LO. Uczniowie mogli wybierać wśród kilkudziesięciu kierunków, także wśród nowo utworzonych, takich jak fryzjer w budowlance, technik stylista w drzewniaku czy technik robotyk w mechaniku. Ten ostatni kierunek nie zostanie jednak otwarty z powodu niewielkiego zainteresowania. Wolne miejsca czekają natomiast na chętnych w kilku klasach technikalnych i branżowych w budowlance, mechaniku, ekonomiku i elektryku. Na znacznej części Deptaku przy ulicy Wojska Polskiego, a głównie na odcinku między ulicami Mickiewicza i Kołątaja, wandale zniszczyli co najmniej kilka koszy na śmieci. Przy części koszy nie było już daszków lub były wygięte, inne pojemniki zostały wyrwane z uchwytów. W Zarządzie Infrastruktury Miejskiej dowiedzieliśmy się, że podobne akty wandalizmu na ulicy Wojska Polskiego zdarzają się regularnie. Wandale najczęściej wyrywają kosze z zaczepów, na których są zamontowane. Zaczepy są wymieniane na nowe, natomiast zniszczone pokrywy śmietników nie są już ponownie montowane. Jak zapewniono nas w ZIM, zniszczenia, które zauważyli nasi widzowie, również zostaną niebawem naprawione. Natomiast w ustaleniu wandali może pomóc miejski monitoring. Ulicę Wojska Polskiego, również Deptak, obserwuje kilka kamer. Jest szansa, że któraś z nich nagrała sprawców zniszczeń i że uda się ich zidentyfikować na podstawie nagrań.